tym odcinku opowiem trochę o absurdalności zastanawiania się nad wynikiem walki tyranozaura ze spinozaurem. Zanim jednak zacznę, proszę o oglądanie do końca z powodu pewnej ważnej informacji. Na początku powiem, skąd wziął się cały ten temat. W Parku Jurajskim pokazano, jak gigantyczny, dwunożny, spinozauro-podobny stwór w niesamowity sposób pokonuje malutkiego tyranozaura. W rzeczywistości było tak tylko dlatego, że reżyserowi znudził się dinozaur z poprzednich części. Wiele osób może mi zarzucić, że jestem fanem tyranozaura, bo nie wywyższam spinozaura nad wszystkie inne zwierzęta. Mogę tylko powiedzieć, że nie mam nic przeciwko temu, żeby pasjonaci dinozaurów mieli swojego ulubionego, ale jeśli ktoś interesuje się tematem na poważnie, to trochę nieprofesjonalnie rozdziela się na te mniej i bardziej lubiane. Wróćmy jednak do tematu. Porównywanie spinozaura i tyranozaura nie ma sensu, ponieważ są to zupełnie odmienne gatunki. Co do tego, który dinozaur by wygrał, gdyby w jakikolwiek sposób się spotkały, trzeba wziąć pod uwagę ich zupełnie różny tryb życia. Tyranozaur polował na dość duże zwierzęta, jego szczęka miażdżyła z wielką siłą i cięła piłkowanymi zębami. Często musiał walczyć o terytorium i pożywienie z innymi osobnikami. Spinozaur zaś był rybakiem. Jego szczęki wyposażone w małe haczykowate zęby służyły do chwytania ryb. Poruszał się na czterech kończynach, co ułatwiało mu życie w wodzie. Jego łapy nie służyły do walki, tylko łowienia i chodzenia. Nie potrzebował siły, bo nie walczył. W większości filmów, animacji dokumentalnych przedstawia się go jako wielkiego drapieżnika ciągle walczącego o życie i wygrywającego ze znacznie silniejszymi przeciwnikami. Najpewniej jednak unikał takich sytuacji, rozumiejąc, że zginie. Chodzi o to, że rybożerny spinozaur nie miał prawie żadnych szans z drapieżnikiem przystosowanym do walki takim jak tyranozaur lub karcharodontozaur, który żył w podobnym czasie do niego. Moim zdaniem temat ten powinien zostać zamknięty i dla mnie już jest. Istnieje dużo znacznie bardziej interesujących rzeczy związanych z tymi prehistorycznymi gadami. Zapraszam do dawania pomysłów na następne odcinki i oglądania innych filmów.